Psy wyczuwają złych ludzi. Czasami właściciele przyjaznych czworonogów odnieść mogą takie właśnie wrażenie. Fenomen ten zdecydowali się więc zbadać naukowcy z Uniwersytetu w Kyoto. Ich ustalenia okazują się naprawdę zaskakujące. Psy wyczuwają złych ludzi. Na to pytanie trudno jest oczywiście jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli pies nie przejdzie jednak bardzo rygorystycznego treningu, zazwyczaj zdarza mu się niezwykle negatywnie reagować na konkretne osoby. Za każdym razem, kiedy je widzi, zaczyna na przykład szczekać, okazując wrogość lub próbując zwrócić tym uwagę właściciela. Psy wyczuwają złych ludzi. Zadziwiające wyniki wyjątkowego eksperymentu. Nie wiadomo, skąd w psach wzięła się ta istnie magiczna moc wyczuwania osób, które mogą w ich odczuciu potencjalnie okazać się zagrożeniem dla nich samych lub dla ich właścicieli. Czasami zdarza się bowiem, że człowiek nie zauważy żadnej oznaki negatywnego nastawienia ze strony drugiej osoby, a ta i tak zostanie ostatecznie obszczekana przez ich pupila. Czy owa pierwotna moralność może więc istnieć naprawdę? Na to pytanie zdecydowali się znaleźć odpowiedź naukowcy z japońskiego Uniwersytetu w Kyoto. Aby chociaż zbliżyć się do rozwiązania zagadki, przeprowadzili specjalny eksperyment. Na czym polegało badanie przeprowadzone przez naukowców i co udowodniło? Pies znajdował się w pokoju ze swym właścicielem oraz dwoma osobami, których nigdy wcześniej nie miał okazji spotkać. Osoba opiekująca się na co dzień czworonogiem miała nie nawiązywać z nim żadnej interakcji, a jedynie skupić się na zwyczajnym otworzeniu pojemnika. Ważnym elementem eksperymentu okazało się poproszenie o pomoc dwóch pozostałych osób. Jedna z nich miała jej udzielić, a druga odmówić. Aby sprawdzić, której z osób przyglądający się scenie pies ostatecznie zaufał, zwierzak otrzymywał od nich smaczki. Sam jednak musiał podejść i wybrać, od kogo chce dostać przysmak. Wynik badań okazał się zaskakujący. Czworonogi wybierały te osoby, które wcześniej chciały pomóc ich właścicielowi. Jeśli miały do wyboru osobę, która odmówiła oraz taką, która pozostała obojętna, i tak podchodziły do drugiej z wymienionych. Naukowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wyniki podobnych badań można łatwo podważyć i kwestionować. Bez wątpienia dają one jednak do myślenia tym, którzy chcieliby dowiedzieć się jak najwięcej na temat zachowania swoich psich przyjaciół oraz ich szóstego zmysłu.